Rzeczywiście jest to coś niespotykanego. Ja pierwszy raz byłem na tego rodzaju przedstawieniu i chyba najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że faktycznie widz bardzo czynnie uczestniczy we wszystkim, co się wydarza, musi nadążać za tą akcją, która się toczy i trzeba dokonywać wyboru, co chcesz zobaczyć, a czego nie, i żeby złapać ten wątek. No, takie zagadkowe, trochę detektywistyczne, całkiem fajnie się w tym uczestniczyło. No i to połączenie ruchu i muzyki jednak działa gdzieś na emocje i pozwala w pewnym momencie totalnie wejść w ten świat, który się wydarza. Opcja masek jest tutaj, tej tajemniczości i cały anturaż rzeczywiście buduje niesamowity klimat i napięcie. Miałam ogromną przyjemność zobaczyć ten performance jak najbardziej. Cieszę się, że był jakby taki bliski kontakt z ludźmi, bo to jest naprawdę rzadko spotykane, bo przeważnie wszystko jest zamknięte na kwadratowej scenie. Nie można, że tak powiem, dotknąć artysty, czuć jego oddech na plecach. Także uważam, że to był jeden z większych atutów. Na początku szłam za tłumem, ale później, że tak powiem, upatrzyłam sobie postać Natalii Madejczyk. Starałam się za nią cały czas podążać, że tak powiem. Nie wiem dlaczego, ale po prostu strasznie fascynowała mnie jej postać, jej zachowanie. Czułam większą anonimowość przez tą maskę, ponieważ w momencie, kiedy chciałam się zbliżyć do danej osoby bądź sceny, stałam, że tak powiem, pewnie w pierwszym szeregu, tak? Nawet gdy bohater szedł po prostu na mnie pewnym krokiem, ja się tego nie bałam, bo wiem, że mam tą maskę. Nie wiem, jakby było, gdybym jej nie miała. Wydaje mi się, że stałabym gdzieś dalej, ale tak, dało mi to trochę więcej pewności. Super, bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru.